Mam. Dlatego, że jest to najtrudniejszy moment tego przejazdu, gdyż zawodnik musi się zmierzyć z własnymi umiejętnościami. Auto, które jest wyglądane na 250 km na godzinę, trzeba jeden szybki ruch złamać. Absolutnie jak najbardziej zdecydowanie zepnąć gaz do oporu, utrzymać kontrolę tym długim ruchem, przez auto na wyrzucić ten można pewnie sobie wykupić, wiesz? To tak, żeby dojechali do nie spadło, to wygrywa. Mateuszowi się udało. Wiatr teraz ma szansę w drugim przejeździe też powalczyć na jeden sposób. Ale blisko, tak. Spojrzą na to, że to okej, Piotr prostował na nawrocie, na końcówce trasy musiał się prawie zatrzymać. Zobaczymy, jak się interpretują potencjalnie. Potem się zapisał, troszkę ratować. Później sytuacja, duży błąd Piotra Jankowskiego na nawrocie, chyba za duży błąd. Sędziowie stwierdzili, że Mateusz Młodarczyk wygrywa ten dwubieg. Mateusz Młodarczyk, błoda na mówki z białym BMW.